Magnificencjo Pani Rektor, Państwo Rektorzy, Wysoki Senacie, dostojni goście, wielce szanowny Panie Profesorze. Przypadł mi niezmierny zaszczyt wygłosić laudację na cześć profesora Michała Karlińskiego z okazji przyznania medalu Palmy Universitatis Studiorum Poznaniensis. W imieniu pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki chciałbym podziękować gronu rektorskiemu i Wysokiemu Senatowi, iż przychylił się do naszej prośby o przyznanie medalu panu profesorowi. To również dla naszego Wydziału jest ogromne wyróżnienie, niezwykle ważne, bo przypadające na 30-lecie jego powstania, którego pan profesor był pierwszym dziekanem. Przyznanie medalu jest najwyższą formą podziękowania dla pana profesora za wszystko, co zrobił dla Wydziału i całego Uniwersytetu. Profesor Karoński przez dziesięciolecia z niezwykłą pasją poświęcał się nauce, stając się jednym z czołowych ekspertów w dziedzinie teorii grafów i kombinatoryki. Jego prace, które zyskały uznanie na całym świecie, wskazują na niezwykłą zdolność do głębokiego rozumienia i rozwiązywania najtrudniejszych problemów matematycznych. Pan profesor posiada ogromne zasługi dla Uniwersytetu, zarówno na polu naukowym, organizacyjnym, jak i dydaktycznym, oraz liczne zasługi dla całego systemu nauki w Polsce. W moim krótkim wystąpieniu skupię się tylko na tych najistotniejszych, gdyż nie starczyłoby mi czasu, by wymienić je wszystkie. Zacznę od krótkiego rysu historycznego. Pan profesor Michał Karoński urodził się w roku 1946 w Śremie, ukończył pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie w roku 1964 zdał maturę. W latach 1964-1969 studiował matematykę na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym podjął pracę w roku 1969. Doktoryzował się w roku 1974 ze statystyki matematycznej. Promotorem rozprawy był profesor Tadeusz Caliński. Habilitował się w roku 1984, a w roku 1996 uzyskał stopień naukowy doktora nauk matematycznych. Pan profesor po doktoracie wyjechał w ramach wymiany z Uniwersytetem Floryckim Gainesville na roczne stypendium postdoktorskie. W trakcie tego pobytu zainteresował się teorią grafów losowych i to zainteresowanie wkrótce przerodziło się w jego życiową pasję. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych z walizką pełną pomysłów naukowych zapoczątkował seminarium z teorii grafów losowych, które działa do dziś. A wśród jej uczestników jest wielu świetnych profesorów kontynuujących zapoczątkowane wtedy badania. W roku 1983 profesor Karoński zainicjował serię odbywających się co dwa lata konferencji Random Structures and Algorithms. W tym roku w Carnegie Mellon University w Pittsburghu odbyła się 21. edycja. Konferencja ta jest jedną z najważniejszych światowych konferencji poświęconych dyskretnym strukturom losowym. Dla upamiętnienia centralnej roli profesora Michała Karońskiego organizatorzy postanowili, iż w tym roku, od tego roku, otwierającym wykładem będzie Karoński Lecture. Od roku 1990 działa czasopismo Random Structures Algorithms, współtworzone przez pana profesora i wydawane przez nowojorskiego wydawcę John William Sons. Nieprzerwanie od ponad ćwierćwiecza czasopismo należy do ścisłej czołówki czasopism matematyki dyskretnej. Profesor Karoński jest nie tylko naukowcem, ale też może przede wszystkim organizatorem nauki. Jest urodzonym szefem. Grupkę zapaleńców skrzykniętych pod koniec lat 70. przekuł silny zespół badawczy. Zorganizowana przez niego od podstaw pracownia teorii grafów w 1984 roku stała się zakładem matematyki dyskretnej. Na początku lat 90. przy wydatnej pomocy skupionych wokół niego reformatorów tworzył jako pierwszy dziekan nowy Wydział Matematyki i Informatyki. Od tego czasu mury wydziału opuściły tysiące studentów. Sam jestem dumnym absolwentem pierwszego roku informatyki na tym wydziale. Profesor Karoński był również zawsze aktywny na rzecz całego środowiska naukowego w Polsce. Piastował liczne funkcje w takich ciałach jak Komitet Badań Naukowych czy Rada Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku 2010 stanął na czele Rady Narodowego Centrum Nauki, nowej agencji finansującej badania naukowe. Kierował nią przez 6 lat i dzięki niemu polski system grantowy stał się tak klarowny jak muzyka klasyczna. Wszystkie te osiągnięcia wielokrotnie doceniane przez środowisko naukowe w Polsce i na świecie. W roku 2016 otrzymał medal Homini Vera Academico oraz w tym samym roku Akademia Europea zaprosiła go do grona swoich członków.
Od roku 2020 jest członkiem prestiżowego komitetu stałego identyfikującego członków Europejskiej Rady Badań ERC. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Profesor Karoński jest również doskonałym dydaktykiem. Jego wykłady zawsze cieszyły się wielką popularnością, a studenci często wybierali go na promotora prac magisterskich. Pod jego kierunkiem 15 osób uzyskało stopień doktora. Wśród nich jest członek Polskiej Akademii Nauk i 3 profesorów tytularnych. Profesor Karoński spędził sporą swoją część życia za granicą, głównie w Stanach Zjednoczonych. Przebywał tam na prestiżowych uniwersytetach, takich jak University of Florida w Gainesville, Southern Methodist University w Dallas, Purdue University w Indianie, John Hopkins University w Baltimore czy Emory University w Atlancie. Po przejściu na emeryturę jako profesor senior jest wciąż bardzo aktywny, zarówno naukowo, jak i organizacyjnie. Wciąż publikuje, wydał ostatnią monografię, która, jestem przekonany, tak jak poprzednia, stanie się literaturą obowiązkową dla wielu studentów i naukowców. Od kilku lat koordynuje koncepcje i organizacyjne miejsce w celu działania koncepcyjne, organizacyjne mające na celu utworzenie we współpracy z Fundacją Zakłady Kurnickie Nowoczesnego Muzeum Matematyki MUMA. Można by pomyśleć, że przy tylu obowiązkach i pełnionych funkcjach nie było już czasu na życie rodzinne. Nic bardziej mylnego. Profesor Karoński ma wspaniałą żonę, 3 zaradnych synów oraz 6 wnucząt. Nie tłumaczy im życia przez grafy czy rachunek prawdopodobieństwa, choć jak słyszałem, czasami jak zapytać go totolotka, to mówi, że jakby grał, to by wygrał. A to, co naprawdę wygrał, to cudownych synów, rodzinę, którzy mimo że czasami różnią się zdaniem, dogadują się między sobą, niezależnie od sytuacji. Wielką radość sprawia mu wsparcie wnuków. To dziadek, który ze stoickim spokojem tłumaczy matematykę. Jest wielbicielem piłki nożnej i pasję tę realizuje również z wnukami. A ostatnio słyszałem, że kot ma również wysoki priorytet. Szanowny panie profesorze, w obliczu tak wielkich zasług słowa stają się mało znaczące. Jednak niech ten medal stanowi symbol wdzięczności za pańskie niezmierzone poświęcenie, wiedzę i pasję, które nieustannie służyły rozwojowi nauki i kształtowaniu przyszłych pokoleń. W imieniu całego wydziału, licznych uczonych i studentów, którzy mieli zaszczyt pracować pod pana skrzydłami, chciałbym serdecznie podziękować. Jak powiedział Isaac Newton, jeśli widziałem dalej, to stojąc na ramionach gigantów. Profesorze, dla wielu z nas jest pan takim gigantem. Al multos annos, panie profesorze.